Cześć. Zabierzemy Was dzisiaj na wycieczkę. Właśnie jadę spotkać się z Wiktorem. Potem pojedziemy na Politechnikę, bo muszę oddać projekt. No i potem pojedziemy sobie na wycieczkę. Trochę się zmęczyłam, bo jechałam właśnie przez dwa wahadła i nie chciałam bardzo denerwować kierowców, więc starałam się jechać szybko. Umówiłam się tutaj z Wiktorem na 11:20. A on jak zawsze się spóźnia. On zawsze się spóźnia. No dobra. Prawie zawsze. Nic dziwnego, że się spóźnia, skoro 11:16 wyjechał. Nie, no kwadrans akademicki właśnie zaraz mija. Ja już nie mogę na niego czekać. Spotkamy się na Politechnice. Pewnie Marysia coś nagrała, że się spóźniłem na Krzemieniecką. Owszem, gdyż zatrzymały mnie, że tak powiem, obowiązki domowe. I tak dojechałem na Politechnikę na czas i to się nie spinałem, bo to Marysia tak lubi z dużym zapasem wszędzie przyjechać. Ja tak sobie tutaj, tak sobie stoję i sobie czekam. Tutaj jest rower. Ten rower tutaj stoi już kilka tygodni. Jest nawet nie przypięty. Chyba ktoś zapomniał. Mały przerywnik w naszej podróży, bo właśnie zadzwonił do mnie szef, że jutro mam puszkę na zdjęcia. No i muszę sobie kupić lepsze buty, bo mam żółte i białe, to tak trochę średnio. Okazało się, że jedynym sklepem, który miał czarne buty z czarną podeszwą, które są jednocześnie miękkie i wygodne, był CCyc. Ostrość mi się nie złapała, ale nieważne. No, chciałem powiedzieć, że zapomniałaś kreta. Tak. Żeby nie było, że tylko ja dzisiaj nawalam. Zapomniałam geokryta. Czyli wiecie, co to jest? Nie wiecie, to się dowiecie później. Wow, ale tajemniczo. Tu jesteśmy teraz na takim cmentarzu i on pochodzi z I wojny światowej. Jest symetryczny. Po jednej stronie leżą Niemcy, a po drugiej Rosjanie. I jeszcze do niedawna ten cmentarz był zarośnięty, ale ktoś się nim zainteresował i go wysprzątał, wyciął krzaki i postawił płotek. Wiecie, co robimy? Teraz szukamy kesza. A wiecie, to są kesze, geokesze, czyli takie, wiecie, taka zabawa w terenie, że takie ukryte skrzynki. I Marysia chce przez to powiedzieć, że zbieraliśmy jak gdyby pokemony, zanim to było modne. Dobra. Bo to jest właśnie też gra terenowa, jak pokemony, tylko dużo, dużo starsza. Są dwie konkurencyjne strony, geocaching, który jest bardziej komercyjny i open caching, który jest chyba w ogóle niekomercyjny. Ale jest polski też. Geocaching jest bardziej międzynarodowo, europejsko, a nawet światowy. Chyba tak. A open caching jest taki głównie w Polsce, jest właśnie mocno rozwinięty. Chyba Marysia wyczaiła. Geokryt. To właśnie jest na przykład taki geokryt, którego miałam też zabrać, bo od pół roku już trzymam w domu. I właśnie chodzi o to, żeby przemieszczać te geokryty z różnych miejsc do innych. W sensie, że się przekłada się po prostu z jednej skrzynki do innej, można zabrać, wywieźć do innego miasta, innego kraju i jest potem mapka z trackingiem, każdy ma tam jakiś swój numer identyfikacyjny i się rejestruje w określonych skrzynkach. I potem można na mapie zobaczyć, jak dany ten geokret podróżował. To są jakieś różne figurki, zabawki, przepinki, różne takie rzeczy. I sobie podróżują. Co to? Ładowarka jakaś? Ładowarka. Fajnie. I jest też, nie wiem co to jest, świeca chyba. Tak, są różne takie fanty w skrzynkach. Można swoje wkładać, można wyjmować. Jasiek tu był ostatnio.
Jasiek? Jaki Jasiek? Jasiek, ten taki z Konstantynowa, co zakłada skrzynki. Na przykład to fajne przy tym poprawczaku. A. Dotarliśmy do kolejnego punktu programu. Co to będzie, Mario? Co to będzie? Bunkier! Wow! Da-da-da-da-da. Co to jest? O kurczę. O, mam słaby akumulator. Co? Mam słaby akumulator w laterce. Który dzisiaj? Mówiłeś mi, już wiem. 14. No to chyba wracamy. Bunkry były, jest zajebiście. Chyba, żebyśmy jeszcze nagrali, jak to musimy. Weszłam na fabryczne, bo nigdy nie byłam, a przecież tak blisko mam, taki nowy dworzec wybudowany, to aż wstyd tu nie być. Ale jest dość pusto, nic się nie dzieje, moim zdaniem. Nie ma szału, mało ludzi. Cóż, w ogóle zobaczcie, ten grip i ten grip to są te same gripy, tylko że ten jest nowy. A ten się wytarł i jest już stary. Dobra.